Sylwia, kiedy Q&A? Dobrze trafiliście, ponieważ kiedy skończę jeść, idę go nagrywać. A co ty jeszcze jesz? Dobra, dobra, zaczynaj beze mnie. Okej, zaczynamy. Cześć kochani, witam was w kolejnym Q&A. Dzisiaj odpowiem na kilkanaście pytań, które zadawaliście mi w komentarzach. Zaczynamy. Jednak przed pytaniami chciałabym bardzo gorąco pozdrowić Hanię Sztachańską, która niestety w tamtym odcinku, tak samo jak ja, odpadła. Hania, nie przejmuj się, masz super mega głos i mam nadzieję, że niedługo nagramy razem wspólny cover. Nie jesteś za młoda na Facebooka? Jestem za młoda na Facebooka, ponieważ Facebook jest od 13 lat. Dlatego mam fanpage'a, ponieważ gdy próbowałam zakładać swoje konto prywatne, to hejterzy zgłaszali mnie do Facebooka, a fanpage'a nie mogą mi zamknąć. Mam kilka pytań do twojego Q&A. Czy pamiętasz mnie z przesłuchań, ponieważ też byłem z tobą w tej grupie, a było tylko dwóch chłopaków? Czy dodasz mnie na Skype, jeśli masz? Mam tą samą nazwę, co na YouTubie. Czy zrobisz covera piosenki Oh Happy Day z filmu Zakonnica w przebraniu? Jakie jest twoje ulubione zwierzę? Czy dasz to pytanie do Q&A? Bardzo bym tego chciał. Lajkować, żeby widziała. Pewnie, Adrian, pamiętam cię. Niestety nie mogę cię dodać na Skype'ie, ponieważ nie mam Skype'a. Jak mogłeś zauważyć, dodałam to pytanie do mojego Q&A. Pytanie na Q&A. Kot czy pies? Brat czy siostra? Anioł czy diabeł? Dom czy podwórko? Domek jednorodzinny czy blok? Myślę, że pojawią się w filmiku. Pozdrowisz? Pozdrawiam. PS. Pięknie śpiewasz. Kot czy pies? Zdecydowanie kot. Brat czy siostra? Siostra, ale nie zapominajcie, że mojego brata Kacpra kocham najmocniej na świecie. Anioł czy diabeł? Nie wiem, bo czasami jestem aniołem, a czasami diabłem. Dom czy podwórko? Nie, naprawdę. Ja bo na przykład w domu mogę spokojnie pomalować na przykład jakiś obrazek, gdzie mi mucha nie lata przed oczami, a na podwórku mogę się dotlenić. Więc to pytanie jest nierozwiązane, bo nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Domek jednorodzinny czy blok? Zdecydowanie domek jednorodzinny. Maja, pozdrawiam cię serdecznie. Pytania do Q&A. Czy miałaś tremę, gdy występowałaś na scenie w Małych Gigantach? Nie. Dlatego, że od dzieciństwa miałam kamerę przed oczami. No. Ale to już nie chodzi o kamerę, tylko chodzi o publiczność. Od najmłodszych lat lubiłam występować przed moją rodziną, a moja rodzina lubiła patrzeć, jak ja występuję. Więc się już obyłam z publicznością, dlatego się nie stresowałam. Kiedy dowiedziałam się, że to coś groźnego, kiedy obawiałam się, że nie wyjdę z tego, wtedy wiara mojej mamy umocniła mnie. Dam radę, wierzmy w to, że nie będzie wcale tak źle. Nazywam się Oliwia i mam nadzieję, że... Poczekaj jeszcze raz. No jeszcze raz. To była setka, to była setka. Witam państwa bardzo serdecznie. I teraz zaczynamy już na poważnie. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się... Jak ja się nazywałam? Shakira. Nie. Shakira. Nie. Oliwia.
Jeszcze raz! Dobra. No weź no! No dobra, włączyłem jeszcze raz. Ale to nie jest próba generalna, tylko to już jest występ. Jeszcze raz włączyłem, no. To już nawet jak się pomyliło, już to teraz trzeba się koniec. Jedziemy na żywo. Witam serdecznie Państwa, nazywam się Cindy i myślę, że ten wieczór Wam się spodoba. A widzieliście to, że kiedyś byłam nawet komikiem? Opowiadałam śmieszne dowcipy. W Himalajach smok powiesił się na jajach. Na trąbie! No dobrze, w Himalajach smok powiesił się na trąbie. No. Jajami drzewo rąbie. Czy bałaś się, gdy jurorzy oceniali, kto przejdzie dalej, a kto odpadnie? Tak, bałam się werdyktu, ponieważ myślę, że każdy, kto stoi przed jury i słucha ich opinii, by się bał. Czy masz drugie imię? Jeśli tak, to jakie? PS, pozdrawiam cię, pozdrowisz mnie? Na drugie imię mam... Jezu, mam... imię po moich babciach. Paula, pozdrawiam cię. Haha, wiedziałam, że się nie dostaniesz. Naprawdę? Czyjaś porażka sprawia ci przyjemność? To dobrze trafiłaś. Wciśnij ten czerwony przycisk na górze. Zasubskrybuj mój kanał, a będziesz wiedziała na bieżąco o moich filmikach, w których pewnie jeszcze nie raz się pomylę, sfałszuję, a ty będziesz miała okazję się pośmiać. Ale wstyd! Wstyd to kraść. Co było w tych podarunkach? Przyłączam się do pytania. W tych podarunkach nie było zbyt wiele. Dostałam oto właśnie taką grę. Prawda czy fałsz? I jeszcze oto taką koszuleczkę. Jest to gra edukacyjna. Nie tylko dziecko, ale i także dorosły może się z tej gry dużo dowiedzieć. Więc wybieramy ilość graczy. Ja na przykład będę grała w dwójkę. No, załóżmy, że jest dwójka. I zatwierdzam. Okej! Będę Wam mówił różne szalone zdania, a Waszym zadaniem będzie odgadnąć, czy jest to prawda, czy fałsz. Jeśli odgadniesz, dostaniesz jeden punkt. Lecz jeśli się pomylisz, tracisz dwa punkty. Każdy zawodnik ma na początku 20 punktów. Gramy! Runda pierwsza. W tej rundzie ja decyduję, kto będzie odpowiadał. Pamiętaj, żeby udzielić odpowiedzi, naciśnij najpierw swój przycisk, a następnie, jeśli to prawda, przycisk zielony, a jeśli fałsz, przycisk czerwony. Zaczynamy! Dobra, zaczynamy. Prawda czy fałsz? Każdego roku księżyc odsuwa się od Ziemi o około 3,8 cm. I zgadujemy. Strzelam, od razu mówię. Brrrr! To była prawda! Świetnie! Zdobywasz jeden punkt! Prawda czy fałsz? Elvis Presley nie napisał żadnej ze swych piosenek. Gracz różowy, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Jej! No i to na takiej zasadzie się odbywa gra. Gra fajna, bardzo nam się podoba. Mojej rodzinie też się bardzo podoba. A jeśli chodzi o koszulkę, jest ona, no przyznam się, za duża. I to bardzo za duża. Więc mogę sobie w niej chodzić i mówić, że to moja sukienka. Jak nazywa się twój tata? Czy mnie pozdrowisz, please? Mój tata nazywa się Mariusz. No i oczywiście Paulina, pozdrawiam cię serdecznie. Co wolisz, matmę czy polski? Pozdrowisz mnie w filmiku?
Wolę polski. Lubię czytać i czytam bardzo dużo i uwielbiam pisać opowiadania. Nikola, przy okazji pozdrawiam Cię. Twoje imię pisze się przez V czy przez W? Moje imię pisze się, powinno się pisać przez V, ale gdy rodzice po moim urodzeniu poszli do urzędu, to po prostu pani nie chciała zarejestrować imienia przez V, Oliwia przez V. Dlatego moje imię pisze się przez W i ja używam przez V, a ty pani nie pozdrawiam. Jakie jest twoje hobby? Jak mogliście zauważyć, lubię śpiewać, lubię nagrywać na YouTube, lubię kolorować, malować, rysować, szkicować, a dodatkowo lubię tańczyć. I pozdrawiam Cię, Cherry2407. Ty masz 9 listopada urodziny, a ja mam 10 listopada urodziny. Dziwnie dość. Dziwnie to by było, gdyby było na odwrót. Kim jest dla Ciebie widz? Proszę, odpowiedz i pozdrawiam Cię. Pozdrów mnie w odcinku. Widzowie tworzą mój kanał. Tworzyli mój kanał i będą tworzyć mój kanał. Widzowie są jak jurorzy. Bez nich nie wiedziałabym, co mam zmienić, co poprawić, albo jak nagrać dany odcinek. Nie poradziłabym sobie bez Was. Za to Wam dziękuję. A Ciebie, Soldek, pozdrawiam. Co wolisz? Weterynarz czy piosenkarstwo? No oczywiście, że wolę weterynarza. Cały czas czekam, aż TVN wyda program Mali Weterynarze. A przedtem, że go nie było, musiałam się zapisać do Małych Gigantów. Takie życie. To taki żarcik był. Ha! Ha ha! Taki żart. Takie życie, taki żart. Pytania. Nagrasz kiedyś jeszcze jakiś challenge? Ile razy nagrywasz cover, zanim go wrzucisz na YouTube? Pozdrowisz mnie? Pozdrawiam i czekam na więcej filmików z Looperem. Czy nagram jakiś challenge? Oczywiście, postaram się. Ile razy nagrywam cover przed wrzuceniem go na YouTube? Teraz powiem Wam rzecz, o której jeszcze nikt z Was nie wie. Tak naprawdę, wcześniejsze covery nagrywałam za pierwszym razem. Pierwsze podejście do mikrofonu i był wrzucany cover. Dlatego w moich coverach możecie zobaczyć, nie zobaczyć, tylko usłyszeć niedociągnięcia, fałsze lub chrypkę. I teraz powiem Wam drugą rzecz. W tamtych piosenkach, w tamtych coverach nigdy się nie rozśpiewywałam przed zaśpiewaniem, więc nie dziwcie się, dlaczego w niektórych piosenkach chrypię. Ale to już się zmienia, ponieważ staram się, żeby teraz mój kanał był bardziej profesjonalny i dużo razy ćwiczę jedną piosenkę, żeby wyszła jak najlepiej. Pozdrawiam Cię, Ola Ola, i na pewno będzie więcej filmików z Looperem. Czy byłaś na wakacjach w Wielkiej Brytanii? Nie byłam na wakacjach w Wielkiej Brytanii i powiem Wam, że nigdy nie byłam za granicą na wakacjach. Ale chciałabym wyjechać za granicę. Może kiedyś mi się to uda. Oliwia, ja oglądam Ciebie godzinami i nocami. Proszę, pozdrów mnie w odcinku, jeśli nie to trudno. Uwielbiam Cię. Julia, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Poczekaj, jak to wszystko było? Bo ja zamierzam pójść na casting do 3. edycji. Jak to wszystko było? Dowiecie się w następnym odcinku za tydzień. Rób filmy z bratem. Będą filmiki z bratem. Cały czas myślimy nad nowymi produkcjami z tych śmiesznych filmików. Przypominasz mi Oliwię Wieczorek. Nie wiem, jak możesz mnie porównywać z Oliwią Wieczorek. Inaczej wyglądamy, inaczej śpiewamy, inaczej się ubieramy, czyli mamy inny styl. Łączy nas tylko miłość do śpiewania, czyli pasja. I w tym miejscu chciałabym pozdrowić Oliwię Wieczorek. Oliwia, mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy na finale 2. edycji w Małych Gigantach. Jesteś głupia. Wiem, każdy mi to mówi. Dekatron, ha, ha, ha. A za tydzień, czyli w kolejnym odcinku, dowiecie się wszystkiego o Małych Gigantach.
łącznie z tym, jak się tam dostać. Łącznie z tym, jak się tam dostać, kto ma większe szanse na dostanie się do programu i jak to wygląda od strony uczestnika. I to by było na tyle, kochani. Jeżeli się podobało, to łapka w górę. Jeżeli nie, to łapka w dół. Subskrybujcie, komentujcie, róbcie co chcecie. Pa!